charakterny przecinek. Taki mały znaczek, zaledwie kilka pikseli, łatwo go ominąć. Wygląda jak zadrapanie, ale występuje w przeważającej liczbie języków. Dlaczego niektórzy nie potrafią z niego skorzystać? To trochę tak, jakby skazywać siebie na potępienie i ostracyzm. Brak interpunkcji skutkuje zerwaniem związku przyczynowo-skutkowego, rozmyciem logiki, a w rezultacie nieścisłościami komunikacyjnymi. Niedopuszczalne! Przez brak przecinków wyginą pandy i żubry! Roztopią się lodowce, słońce wygaśnie i wszystkich nas pochłonie chaos i tylko chaos! I jeszcze te wszystkie polskie ogonki, kochane znaki diakrytyczne. Biedne zostają wyrzucone poza nawias użyteczności, pomimo, że są naszymi skarbami kulturowymi! Czy tak trudno ci, wieśniaczko, przytrzymać ten alt? Tak trudno skorzystać z autokorekty? Przeczytać ponownie wysyłaną wiadomość? Brakuje paluszków, głowy, inteligencji, co? Przez takich jak ty uważam, że internet powinien być udostępniany tylko tym, którzy mają jakikolwiek wynik IQ. Bo tacy jak ty chyba nawet nie zrozumieliby pojęcia, jakim jest liczba, a co dopiero inteligencja. Tak sobie myślę, że nie powinno być dowcipów o blondynkach, tylko o takich małych, nędznych istotkach jak ty. Jak umierają twoje neurony? Samotnie. Dlaczego takie kretynki jak ty nie używają wibratorów? Bo od niego bolą was zęby! Jak nazwać takie tępe dziny na uniwersytecie? Goście! A stosunek z tobą powinien się nazywać rżnięciem głupa! Przez takich jak ty powstali dyslektycy, czyli największa plaga od czasów dżumy. Dzięki dyslektykom zrównujemy mądrych i zwyczajnie głupich! Równe szanse? Sprzeciw! Nie każdy zasługuje na równouprawnienie, ale każdy zasługuje na sprawiedliwość. A ta wiąże się z umiejscowieniem ciebie i tobie podobnych w obozie, gdzie moglibyście kontynuować swoją marną egzystencję. Ty pieprzona kretynko, ty imbecylu! Takich jak ty się powinno sterylizować, żebyście się nie mogli rozmnażać! To przez takich jak ty elementarny porządek świata jest zakłócony! I to na metapoziomie! Durnie! Pajace! Debile! Niedorzeczna jest wasza egzystencja, jesteście zakałą tego świata. Wasza nacja powinna zostać całkowicie unicestwiona w Holokauście albo innej komunie. Waszą powinnością jest zdychać w męczarniach, będąc okładanymi wszystkimi słownikami tego świata. Ulotki z waszymi twarzami powinny być rozdawane na ulicach, żeby ludzie mogli unikać waszej marności, bo może być zaraźliwa. Zabić! Zakopać, a następnie posypać solą, żeby nic nie wyrosło, a ziemię tę nazwać martwą. Ludzkość już dawno powinna zostać oczyszczona. Jesteśmy przeznaczeni do życia w anarchii. Podludzie, którzy uważają się jednak za homo sapiens, są dla nas kotwicą, która zahaczyła o skały niewiedzy. Tych wszystkich powinno się skazywać i wieszać za zatrzymywanie ewolucji. Jesteście nieprzewidzianym elementem w teorii Darwina, chwastem, który trzeba jak najprędzej wyrwać.